dzisiejszym krajoznawczym odcinku lepiej poznacie góry izerskie i karkonosze, które bardzo się wyróżniają na tle innych polskich gór. Przekonaj się, co kryją w sobie Sudety Zachodnie. Złowieszczy szum wodospadu. Swoją przygodę zaczynam w zachodniej części Sudetów, w górach izerskich. Wyruszam ze schroniska na Stogu Izerskim. Cel? Hala Szrenicka. Ponieważ przez 200 milionów lat te góry były wystawione na czynniki zewnętrzne i wietrzały, ich krajobraz stopniowo ulegał zmianom. Są niewysokie, ale charakteryzują się szczególną budową. Poruszam się głównym szlakiem sudeckim, który wiedzie szczytami tych sięgających 1000 metrów nad poziomem morza gór. Biegnie on od Świeradowa Zdroju przez najciekawsze partie Sudetów aż do Prudnika. Na tym terenie tutaj znajduje się bardzo dużo torfowisk, co jest spowodowane bardzo łagodnymi zboczami i płaskimi grzbietami. Przez to woda, która się tutaj zbiera, nie ma możliwości odpłynięcia. Jest to teren o małym odpływie, co w praktyce oznacza, że wszędzie wokół każda kępka trawy aż ocieka wodą. Z płaskich grzbietów dobrze widać połacie zniszczonych drzew. Pierwotnie przyczyniły się do tego roślinożerne zwierzęta kopytne, gryzonie, które niszczyły nowe uprawy i sadzonki. Na dodatek pojawiły się grzyby i owady. Na końcu łańcucha zniszczenia stoi człowiek, który wcześniej prowadził wycinkę drzew i którego działalność przemysłowa doprowadziła do zakwaszenia gleby. Dziś, gdy człowiek dostrzegł zniszczenia, wprowadził zmiany. Kominy już nie trują środowiska tak bardzo dzięki filtrom. Jednak zniszczonego drzewostanu nie będzie łatwo odbudować, a zniszczone drzewa towarzyszą mi dzisiaj bardzo długo w czasie wędrówki. Pomimo, że góry izerskie wcale nie są bardzo wysokimi górami, należy pamiętać o odpowiednim ubiorze, przede wszystkim o odpowiednich butach, które nie będą przepuszczały wody, a także bardzo przydatne staną się stuptuty, które ochronią nas przed wchodzącą do butów trawą oraz przed wodą. Także ochronią nasze spodnie przed zamoczeniem. Po wędrówce przez las i szosę znów trafiam na tereny przesiąknięte wodą. Czuję się, jakbym chodził po wyciągniętej z wody gąbce. Sytuacja nie jest umilana przez chłód i brak widoków spowodowanych chmurą, w której od rana się znajduję. A widoczność ma spaść jeszcze bardziej, już niebawem, gdy zajdzie słońce. O, już zaszło. Po ciemku skały, które mijam, wyglądają bardzo złowrogo. Jednak panuje tutaj przyjemny spokój i cisza. To teraz jest chwila na podsumowanie dnia, wsłuchanie się w głosy natury i na wyczulenie zmysłów. Wraz z marszem zmalała wysokość, na której się znajduję. Chmura ustąpiła i ukazało się niebo. Mam teraz nad sobą piękne, gwieździste niebo. Kamera tego niestety nie widzi, ale ja tak. Znajduję się teraz dokładnie w parku, w Izerskim Parku Ciemnego Nieba. Jest to strefa, gdzie nie sięgają już światła z miasta. Jest to świetny punkt obserwacyjny. Zwłaszcza teraz, kiedy niebo się rozchmurzyło. Spokojną, cichą noc, po prostu można sobie oglądać gwiazdy. Albo iść dalej do schroniska. Grafika ukazuje, jak bardzo różni się niebo w określonych miejscach. Jestem teraz w stanie bez problemu dostrzec Drogę Mleczną. W Parku Ciemnego Nieba dostrzec można nawet 7000 gwiazd. W dużym mieście co najwyżej 200. W Polsce istnieją dwa takie parki. W Górach Izerskich i w Bieszczadach. Jeśli planujesz wędrówkę nocą, zaopatrz się w latarkę lub w czołówkę. Tutaj na moment tylko straciłem szlak,
Złowieszczy szum wodospadu po prostu zniknął w krzakach. Pojawił się znów nieopodal. Bez czołówki łatwo bym zabłądził, a równie łatwo można trafić na rzekę. O! 4 km. Na szczęście cel już jest w zasięgu wzroku. Po wielu godzinach marszu doszedłem w końcu do mojego dzisiejszego celu, czyli do schroniska na Hali Szrenickiej. Zostawiłem Góry Izerskie za sobą, a jestem już teraz na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Jutro zmierzę się z zupełnie innymi górami niż Góry Izerskie, przede wszystkim z o wiele wyższymi górami. Teraz na szczęście mogę już iść na zasłużony odpoczynek. Po gwieździstej nocy zostałem przywitany mroźnym porankiem, ale nic tak nie zachęca do marszu, jak piękne słońce na czystym niebie. W okolicach Szrenicy spotykam wielu turystów. Większość z nich masowo dociera tutaj kolejką linową. Także szlak z miasta to zaledwie 2 godziny drogi. Ludzi przyciągają piękne widoki z wyniesionego szczytu Szrenicy, skałki takie jak końskie łby czy trzy świnki. Łatwo zauważyć, że już godzinę drogi od schroniska i wraz z obniżaniem się słońca na horyzoncie ilość turystów szybko maleje. Tutaj na wysokości prawie 1500 metrów nad poziomem morza nie tylko bardzo dobrze widać miasto w dolinie, ale także dostrzegam już stąd cyrki polodowcowe. Przede wszystkim ten, który znajduje się pod szczytem Szrenica. Powstały one na skutek działania lodowca górskiego. Podobne krajobrazy znajdują się w Polsce tylko w Tatrach. I to sprawia, że właśnie Karkonosze są bardzo szczególnym miejscem. To, co zobaczę już za najbliższym wzniesieniem, zrobi imponujące wrażenie. To, dlaczego warto odwiedzić Karkonosze. Śnieżne kotły. Dalej mój szlak zawiedzie mnie pod najwyższy szczyt zarówno Karkonoszy, jak i całych Czech.